Robimy taką akcję, że kupujemy Lamborghini Miurę. Ja sobie zdobyłem 3 300 000 dolców, czy tych kredytów w grze, dlatego że sprzedałem jeden z moich samochodów. Miałem chyba jakieś Maserati, takie starsze, które no można było dosyć drogo sprzedać, po tam 3 miliony z czymś. Nie wiem, czy to jeszcze będzie tu widoczne. Na razie nie mam, zaraz, action alert. No zniknęło mi to już, w każdym razie miałem te, gdzieś tutaj to zapisane i sprzedałem moją furę za 3 miliony ktoś kupił. I teraz moi drodzy, bierzemy sobie tak, wchodzimy sobie po Lambosy, Lamborghini Miura i Miura ma to do siebie, że można, dziękuję za donajcik. Tak, to jest BMW i samo, dokładnie. Kupimy Lamborghini Miurę i ponoć Lamborghini Miura ma w perkach coś takiego, że będziemy mogli sobie odebrać za darmo Reventona. Więc kupując Miurę za 1 000 000, dostaniemy Reventona za 1 300 000. Także myślę, że się opłaca, zobaczmy. I tak wygląda sobie Miura, przepiękny samochód, bardzo mi się podoba z tyłu. Cudownie wygląda, jest elegancki, jest naprawdę, w rzeczywistości też bym go chciał mieć. No jest świetny ten samochód, naprawdę, jest fantastyczny i nim sobie też pojeździmy, ale najpierw sobie wyjdziemy z garażu i zobaczymy. Kurde, muszę iść na różaniec, nie mogę być. No na razie Polski, trzymaj się. Co za zwierzenie. Ciekawostką Lamborghini Miury jest to, że nie ma lusterek. Widzicie, bocznych lusterek nie ma, jest tylko sobie lusterko wsteczne i to jest bardzo dziwne, że w tym lusterku wstecznym tak ładnie wszystko widać, skoro z tyłu mamy takie żaluzje, prawda? Ale jest. I teraz wchodzimy sobie tutaj chyba, Cars Mystery i teraz sobie robimy tak. Musimy dojść aż tutaj, gdzie dostaniemy Lamborghini Reventona. Nie wiem, czy uda mi się go odblokować, bo zobaczcie, tych umiejętności trzeba mieć bardzo dużo, nie? No ale zobaczmy, tylko 130, kurczę, może mi nie starczyć, ale nie wiem, no zobaczymy. Chodź tu, Reventon. Tyk! I mamy Reventona. Kosztowało to aż 30 tych punktów, ale powinien być już w naszym garażu. Zaraz sprawdzimy. Tak, Lamborghini... Wow, to jest jakaś wersja Horizon Edition i ona jest jeszcze droższa, zobaczcie, 1 600 000 kosztuje. Mamy bonus do kredytów, kurde, ale super. Także mamy darmowego Reventona, takiego kozackiego, zobaczcie, już przerobionego. Patrzcie, tu mamy z tyłu jakieś wentylatory, jakieś tam bajerki, nie? Czekajcie, odpalę sobie drona, żeby to się wszystko animowało, ale wow. Zobaczcie sobie na to. Chodźmy sobie, podronujemy. Obejrzyjmy go dookoła. Patrzcie na to, jak to wygląda. Tutaj mamy takie specjalne kulerki. Nie. Jakie fajne w ogóle oponki. Super ten samochód wygląda. I oczywiście sobie go przerobimy zaraz. Wow. Co powiecie na to? Za darmo Reventun. Reventun specjalnie mówię, bo on ma taką dziwną nazwę jakby. Co mi tutaj obciera, kurde? I mamy Reventona, moi drodzy. Czy to jest... Wow, patrzcie te wloty powietrza. Siema, Dawider. Zobaczcie na to, jak to wygląda. Siema, Piątek Piąteczek. No siemanko. Piątek Piąteczek i... Zaczynamy granie od Reventona, zobaczcie. Patrzcie, jakie w ogóle kosmiczne zegary, co to jest? Piernicze. Idziemy go obejrzeć w Fordziewiście? Jedziemy, na offroad go. Nie, nie będziemy takich rzeczy robić z Reventonem, on musi być na szosę. Zobaczymy, czy są opony zimowe, bo jest już nowy sezon. I zobaczymy, co uda się z nim zrobić. Ale piękny jest, bardzo mi się podoba. No i za darmo, kurde. Dobrze jest, dobrze się zaczyna. Mam jeszcze 2 miliony, ostatnio sprzedałem samochód. Zobaczcie, tu mam jakieś bodykity do niego. A, to jest chyba ten zainstalowany, nie wiem, nieważne. Ja już takie zrobiłem moje, ale wygląda na to, że to już jakiś bodykit jest założony. Chyba, albo to po prostu jest preset jakiś tuningowy. Tu możemy jeszcze o spoilerowanie dodatkowe, ale zobaczcie, on jest już stuningowany tak, żeby był w klasie S1 i on chyba już jest taki porobiony. Jest niziutki, zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczmy go jeszcze, dokładnie sobie obejrzymy. O. Ej, nic nie mogę otworzyć. O, dobra, drzwi się otwierają, patrzcie jak kozacko. Wow. Dobra, możemy tutaj maskę ściągnąć? Nie, otworzyć, ok. I tu mamy silnik, potworka, cyk. Tutaj mamy niby jakiś bodykit do niego. Ale to jest chyba już, on już jest chyba zainstalowany, nie? Do klasy S1, to jest po prostu jakiś tam tuning. Wow, ale brzmi, no fajny jest. Uwaga. I bagażnik. Jakby ktoś tam pojechał do Lidla czy do Biedronki na zakupy, to proszę bardzo, jest też miejscówka. Wlot powietrza, tak? To jest takie ulepszone Lamborghini Murcielago. Czy jak to woli, Murcielago. Nie wiem w końcu jak się czyta nazwę tego samochodu. Zobaczcie, jak to kosmicznie wygląda. Gdzie jest w ogóle drążek zmiany biegów? O co chodzi? Ja myślę, że tutaj na przyciski są te biegi jakoś. Po prostu jest reverse, czy no reverse, drive i stop. Tak myślę. A wersje tam, a opcje jakieś tam typu sport, czy tam race chyba wybiera się już tam na kierownicy. Mamy tam łopatki, zmiany biegów. Fajny samochód. Ogarnijmy sobie. Więc tak, tutaj patrzyliśmy sobie jakieś tam ulepszenia. On jest w klasie S1. Szczerze, ja się cieszę, że on jest w klasie S1, chociaż możemy go zrobić do S2. I tak się zastanawiam, bo można chyba do niego założyć jakiś ciekawy silnik. Teraz nie brzmi najlepiej, no. On ma już, zobaczcie, wyścigową V12. Co ciekawe, jakby brzmiał na tym, na seryjnym silniku. Sprawdzamy? Ja sprawdzę, bo jestem bardzo ciekawy. Oczywiście będzie niżej teraz w klasie i będzie cięższy, zobaczcie, sporo. Sporo? No, o prawie 100 kg cięższy. Dawaj coś śmiesznego. Dawaj go do klasy X. Wygląda jak uśledzony Aventador. Nie, on bardziej do Murcielago jest podobny. Dobra. I tak brzmi standardowa V12. Czy lepiej, czy gorzej, waszym zdaniem? Ależ fajny prędkościomierz. Co my tutaj mamy? Aha, to jest obrotomierz, to po lewej stronie. Zobaczcie, jak super to wygląda. Jak samochód z jakiegoś kosmosu. Tam mamy nawet czujnik przeciążenia, zobaczcie. Tak? Widzicie, o co chodzi? A na górze ten taki ten. Wow, zajebiste te zegary. Tutaj mamy biegi, zobaczcie. Nieźle to wygląda. Seryjny lepszy, mówicie. No, mi też się bardziej podoba. Dobrze, to skoro seryjny, to trzeba go ulepszyć. Jedni mówią, że lepiej, drudzy, że gorzej. Z seryjnym silnikiem ten samochód jest cięższy, więc no adekwatnie będzie troszeczkę gorszy, nie? No ale to chyba nam jakoś specjalnie nie przeszkadza. Możemy go jeszcze tutaj podkręcić, gdybyśmy chcieli. Także można go zrobić na koksa. Moglibyśmy mu napęd na tył pewnie zrobić, ale ten standardowy silnik ładniej brzmi i zdecydowanie fajnie będzie nam się jeździło na takim. Możemy dać spoiler z tyłu, ale on ma chyba wysuwany jakiś spoiler z tyłu, prawda? Poza tym bardzo mi się podoba ten tył, nie chciałbym go zmienić. Teraz brzmi bardziej jak Lambo. No mi się też tak właśnie wydaje. Wcześniej to tak aż piszczał, nie? Tutaj mamy już chyba wszystko poinstalowane. Ale piękności. No jeszcze te opony takie z tym żółtym paskiem. Tu możemy offroadowe zawieszenie dać, ale nie będziemy się w to bawić. Dobra, odciążony jest. Daj spoiler. Nie, nie będziemy dawać tutaj spoilera. Daj spokój. Żadnych takich rzeczy. Dobra, można go porobić do klasy S2 na seryjnym silniku. Tutaj, opony mieliśmy sprawdzić, bo są zimówki, zobaczcie, są zimówki, ponieważ jest zima, no warto by było zainstalować te zimówki. Możemy też w ogóle tutaj jeszcze lepsze opony zainstalować niż te, co są, ale zimówki są konieczne, no nie ma opcji, musimy jakoś jeździć. Fajnie, fajnie, także mamy zimówki. I teraz jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, musimy troszeczkę mocy tutaj dołożyć. Czy to starczy do klasy S2? Jak myślicie? Trochę tak mało, nie? Ten żółty pasek wygląda jak pasek w Aventadorze. Wykoksz trochę silnik. No on już jest wykokszony, możemy jeszcze tą sprężarkę tu wykoksić chyba. Patrzcie na to. O kurde, statystyka poza skalą. Mamy tu 1037 kW. Także możecie już obliczyć, ile to dokładnie jest, jak chcecie. Nie będziemy dawać tu spoilera, ale myślę, że ten samochód już jest za dobry na śnieg. Dawaj go na drift. Nie, ale kurde, to jest bardzo... Oh shit, zobaczcie. Dużo więcej waży teraz. 1500 kilo. Na tym silniku V12 wyścigowym, ale mocy ile mamy, człowieku. Kurde, wiesz jaki to koks będzie? Siema ptaku. Wszystko jest git, pięknie, nie zmieniaj. Dokładnie, 1300 koni mechanicznych mamy teraz w tym samochodzie. Ja nie wiem czemu zrobiłem go na maksa, ale tak jakoś wygląda, jakby musiał być maksymalnie zrobiony, co? Nie no, ja pewnie go zrobię sobie później do klasy S1. Ależ to wygląda. Zobaczcie, mamy specjalne opony z kolcami. Jeszcze przyjrzyjmy się im troszeczkę, jak one dokładnie wyglądają w Forzie Horizon 4. Tak, to są opony zimowe i rzeczywiście są na nich jakieś kolce. Fajnie. Jeśli założysz spoiler, będzie się lepiej trzymał drogi. No wiem, ale to brzydko wygląda w tym samochodzie. Może jakoś ogarnę, zobaczymy. Dobra, zrobimy szybki tuning i myślę, że na jakieś wyścigi nim śmigniemy. Shit, ile on poleci? Ile on poleci? Nie no, musimy czekać na wiosnę, wtedy się przetestuje prawdziwą jego prędkość maksymalną. 433 km na godzinę według symulacji. Dawaj cip cip na drift. Zrobimy i setę jeszcze na drift kiedyś tam. Ej, dzisiaj na Instagramie wrzuciłem taki post, gdzie głosujemy, nie wiem czy to będzie widać na kamerce, gdzie głosujemy, które z Audi jest waszym ulubionym. Tutaj wrzuciłem taką propozycję 3 Audi, ale możecie napisać w komentarzach wasze ulubione. Moje ulubione z tych tutaj, które jest na obrazku, to RS7, ale możecie napisać swoje własne. Dobra, robimy tutaj ludzki tuning. O kurde, co to będzie się działo? Co to będzie się działo tutaj? Ten samochód żeśmy wykoksili to tak porządnie. I chyba pojedziemy sobie, wiecie gdzie sobie pojedziemy? Teraz, ponieważ jest zima, to powinniśmy sobie na lodowisku pośmigać fajnie. O, że zobaczymy jak to będzie wyglądać. Cyk, i tu jeszcze sobie docisk trochę zwiększymy. Kup zamek. RS7, ale na Instagramie piszcie, nie tutaj, kurde. Na Instagramie nazywam się Mów po ludzku. Dobra. To co, losujemy wheelspiny czy nie? Testujemy furę, później polosujemy. No gdzie się pchasz? No i pięknie. Czy dam radę tym jeździć? Jedziemy na lodowisko zobaczyć. Trzyma się drogi. Pięknie. Kurde, jedziesz po lodzie, on się trzyma. To jest dziwne uczucie. Slow mode włączony jest, Damian, wiesz? Czy Forza będzie na PS4? Raczej nie. To jest właśnie jedyny taki porządny ekskluzyw na Xboxa i na PC-ty, którego PS4 nigdy nie będzie mieć. Chociaż nigdy nie mów nigdy, no. Może kiedyś? Patrzcie, jak to wygląda. Ładnie śmiga. Ale jestem zszokowany, te opony są naprawdę bardzo przyczepne, wiecie? Te co żeśmy zainstalowali, te zimówki. Naprawdę, ale jak kozacko wygląda ten samochód. Pierwsze co musicie zrobić, jak będziecie mieli 1 000 000 kredytów, to kupcie sobie Miurę i Miurę zróbcie tak, żebyście dostali Reventona. Jeszcze nie wrzuciłem na YouTube'a tego postu, Damian. Spokojnie. Woo! Patrzcie, ślizga się trochę, ale te opony dają bardzo dużo. O kurde. Dają dużo, ale i tak trzeba hamować trochę. Dobra, chodźmy w takim razie na jeziorko. Nic nie widać. Patrzcie, jak jakaś śnieżyca. Tutaj jest gdzieś ten... tutaj jest gdzieś wyścig dragowy. Patrzcie, mamy nowy samochód. O, tutaj jest... jedziemy na to... Tak, jedziemy prosto na to. O! Kurde, jak mi dziwnie trasę wyznacza. Tu jest jakiś taki ubity lód, albo wyrzeźbiony lód, żeby był idealnie równy do właśnie wyścigów drag, wiecie? Patrzcie, jak to wygląda. W końcu jest zima, nie? Możemy się pobawić w jeździe dowolnej. O, jest. I tutaj jest specjalnie wyrzeźbiony lód, żeby można było się ścigać, bo jak jeździmy sobie po całym jeziorze, no to gdzieś tam są dołki, gdzieś tam są górki, no i się wyskakuje po prostu. Czy będę znajdował samochody? Tak, dzisiaj będziemy znajdować samochody. Patrzcie, tutaj mamy specjalne miejsce do startu nawet, wow. Dobra, uwaga. O, tu ślisko jest! A czego byś się spodziewał po lodzie? Uwaga, trochę rzuca na boki. Wow, ale się pędzi. I koniec toru. 350 żeśmy tu osiągnęli, a ja podejrzewam, że na zwykłych oponach i jakby była wiosna, to by poszło nam dużo lepiej. Dobra. Chodźmy w takim razie, ja sobie wyznaczę jakiś tutaj cel. O, weźmy sobie może ten nocny wyścig sobie pośmigamy. Ten Reventon to będzie jak ten, jak Batmobil, on jest cały czarny, nie? Ciekawe, jak tutaj prąd doprowadził do świateł. Na akumulator to jest. Wow! Tutaj jakaś strefa driftowa. O, Piotr, ale fura. Ale fura. Jak kupisz zamek, to dostaniesz info o zaginionym samochodzie wartym 10 milionów. Nice! Ale to chyba trzeba najpierw wszystkie odblokować, nie? Uważaj, bo się wywalisz. Wow! Dobra, jedziemy w takim razie na wyścig, zobaczymy, jak sobie to Lambo poradzi. Dobra, pyk. Jedziemy sobie solo. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Łapeczki, dupeczki, dokładnie, Dominik. Passat lepszy. No powiem ci, Lamborghini, z tego co wiem, należy do Volkswagena, więc od Passata to Lambo daleko nie ma. Dobra, niezła morda z ciebie. A dzięki. Ciśniemy. Patrzcie, jak ciemno. Tu same koksy jadą. A ja myślę, że tym Lambo dam sobie radę. Jest ślisko, mam napęd na 4 koła, opony zimowe. No nie może być lepiej. No i mam Lambo. 1300 koni mechanicznych. Ciśnij, Reventon. Ślisko jest, kurde. Czuję się jak w tym dodatku Mountain Blizzard. Kojarzycie z Forza Horizon 3? Tylko że... No właśnie, ciekawe, czy tutaj też są takie hardkorowe śnieżyce, jak tam były. Ojej, jaki zakręt! Kurde. Nie spojrzałem na mapkę. A tutaj takie 90 stopni. Jup. O, wow, wow. Widzieliście, jak ten chrupek odleciał, kurde? Ten mały cip, fiacik. Juciuciuś. O kurde. Jedź. O kurde, drzewo! Jak rzuca! Znaczy, da się go opanować, tylko trzeba bardzo dużo hamować przed zakrętami. Dopiero co była jesień, a ja gram w ogóle pierwszy raz po tym ostatnim sezonie. Jest mi trochę ciężko. Dobra, trzeba spiąć poślady, bo to już 70% wyścigu i zaraz będzie koniec. Gaz, gaz, gaz! Doganiam ich ładnie. Jeee, coś tam wyprzedziłem przed końcem, fajnie. Czemu nie mam zimy? Nie może grasz na singlu. Albo coś. Zrób Miurę na draga. Ale to lata. No trochę właśnie lata, trochę za dużo lata. Dokładnie 410 koni mechanicznych, a nie 300, a nie 1300. Wow, to jeszcze więcej. Nieźle. Dobra, no to fajnie, to mamy tak, Reventunka zrobionego. I ja bym tutaj jeszcze porobił jakieś wyścigi, bo powiem wam, jeśli chodzi o fabułę, to jestem strasznie do tyłu. Ale wiecie co? Teraz to w sumie, ponieważ jest zima, to bez znaczenia, czy my będziemy jechać szosą, czy offroadem, powinno być tak samo ślisko, a nawet na, powiedzmy, szutrze powinno być troszeczkę bardziej przyczepnie, no bo na szosie mamy ten śnieg zmarznięty i tak na ludzki rozum, to powinno być bardziej ślisko na szosie niż na śniegu na przykład, nie? Dawaj spiny, kozackie są. Will spiny, chcecie, żebym polosował? Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Tutaj mamy jakiś wyścig. Idziemy solo. Pyk, bierzemy Reventuna. Yeah! Dawaj Lambo Urus. Dobra, startujemy. Uwaga. Ale teraz muszę się skupić, bo czuję się źle po tym ostatnim wyścigu, że tak zlamiłem. A czuję, że tym Reventonem naprawdę można fajnie grać. Że naprawdę jest to dobre auto. I nie godzi się, żebym tak słabo jeździł, więc... Pełne skupienie, full focus. Bardzo podoba mi się... O, zobaczcie, jedzie tu BMW i8 z przodu. Fajnie te samochody wyglądają na tym śniegu. Oh shit. Wow. Ślisko. Czy cały czas bokiem patrzę, nawet bot się rozwalił gdzieś tam, tutaj się rozwalił. Na tym poziomie trudności ciężko, żeby oni się gdziekolwiek rozwalili, oni przeważnie jeżdżą idealnie. Mało kiedy popełniałem jakikolwiek błąd. O, udało mi się fajnie wyjść z zakrętu, nieźle. Tu mamy okrążonka 3. No dawaj, dawaj, dawaj! Dobrze jest na niskich obrotach zmienić bieg już. To wtedy jakby za bardzo aż tak nie mieli przy tej zmianie. A też nie chodzi o to, żeby tutaj cały czas jeździć na pełnych obrotach, nie? Ale kurczę, tego Jaguara z przodu ciężko jest podgonić. On jest z tego dodatku 007 coś tam, nie? Kurde! Ciężko wyprostować ten samochód. Może rzeczywiście, żeśmy dali za dużo mocy i trochę więcej wagi. To jak już się rozpędzi, to jak kometa leci. Gaz, 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 gaz. O, ostatnie okrążenie. Mało brakowało, bym się rozbił. A mój! Źle zrobiłem, że się ustawiłem tak bokiem. Mogłem jeszcze przodem trochę pohamować. Ciężko dogonić tych z przodu. A ktoś tam w ogóle jedzie z napędem na tył i prowadzi, znaczy jakiś bot. Tutaj można by było właśnie jechać driftując cały czas tym Lambosem, mimo że mamy tu napęd na 4 koła, ale problem jest taki, że w ten sposób jedzie się dużo wolniej. Coś mnie tam goni z tyłu. Ty Huracanie, ty. Nie ma takiego wyprzedzania. Jestem drugi. Ktoś się gdzieś wykrzaczył. Kogoś wywaliło z gry. Ej, bota wywaliło z gry. Jest. No i fajnie. Daj mu 55% na tył i będzie lepiej. No właśnie, bo on ma teraz 70 chyba procent nawet na tył. Elo świry. Siema ziemnior. Dawaj temu manufakera, który klei się na zakrętach. O! A on... Ja nie wiem, jakby właśnie nim poszło. Musielibyśmy dać napęd na 4 koła chyba, żeby dał radę na tym śniegu. Opony zimowe i poszedł, nie? Dawaj, dawaj, 60 000! No po co mi jakaś sukieneczka? Czy spódniczka? Dobra. Jest Reventon. I co, mówicie, żeby teraz mu zrobić tak... Żebyśmy mieli 50% na tył, 55%, no teraz jest 70, nie? To jest duża różnica. No zobaczmy takie ustawienie. Tam jest 1410 kW, czyli jakieś nie... 1400? Chyba mieliśmy koło 1000 tutaj koni mechanicznych, boże kW. 1000 chyba z czymś kW mieliśmy. Tam koło 1400 coś tak wychodzi, nie? No dobra, pojedziemy sobie jeszcze na jeden wyścig. Dawaj wheel spiny, za moment, spokojnie, wszystko w swoim czasie. Tu mamy jakąś pokazówkę, a tu mamy taki przełajowy, a on jest chyba króciutki. Damy radę tym Reventonem przełajówkę cisnąć? No to wiecie, to nie jedzie się po szutrze elegancko. A tutaj coś jeszcze mamy. Patrz, a ten? Co to jest? Jaki długi, jedziemy go. I szosowy? Zobaczmy. Siema Szczepan. Dawaj Astrę na drift. Kilowaty, nie KW, ale ja mówię KW, co za różnica, czy mówi się kilowaty czy KW? KW jest szybciej. Po prostu mówię skrótem. Nie rozumiem. Macie coś do jedzenia w ogóle? Na stream po ludzku? Dobra. Startujemy. Patrzcie, jakich mamy konkurentów. Ale zajebiście wygląda ten Nissan po prawej stronie. W tym srebrnym kolorze i na śniegu, nie? Fajnie się to komponuje. I teraz tak, zmieniliśmy sobie troszeczkę ustawienie dyferencjału. Mamy napęd 50 na 50 prawie, mamy 55% na tył. Wobec czego teoretycznie powinien zachowywać się inaczej. Czy lepiej? Zobaczymy. Nie powinno mu rzucać tak dupy. Powinien być właśnie trochę stabilniejszy na tej śliskiej nawierzchni, nie? Ale przyspieszenie ma fajne. Daje czadu. Wow! Nie ma ich jak wyprzedzić, zobaczcie. Tu korek się zrobił od tych botów. Ale się pchają. Dobra, ja też się będę pchał od teraz. Dawaj, dawaj, Reventon! Dobra, podgoniłem ich trochę. A to jeszcze nie jest ta czołówka. Ach! Dalej, dalej, dalej. Wow, co się stało? Od czego się tak odbiję? To był jakiś kamień chyba. Aj, chciałem w to Audi tak trafić ładnie, ślizgiem. Ale nie pykło. Ależ cisną, kurde. No tu jedzie GTR i Huracán. Ale mój Reventon powinien dać radę. Tylko czy ja dam radę? 90, otóż koniec jest. Trzeba cisnąć. Ciśnij. Dawaj, dawaj. O nie! Na końcu jakieś opony były. Oh shit. Ej, ale zarypiasty ten Reventon jest. Strasznie mi się podoba i na śniegu daje radę, tylko ja trochę nie daję rady, ale fajny jest, naprawdę. Piszcie, co o nim myślicie, moim zdaniem jest spoko. Uwaga, ciekawostka, ten Reventon ma otwierające się klapy. Tak, zgadza się, to są wloty powietrza, żeby chłodzić dodatkowo silnik. I one się otwierają, jak jedziemy sobie szybciej. Widzicie na przykład teraz, nie? Właśnie nie wiem, czy to jest do chłodzenia tylko silnika, czy to też jest do chłodzenia hamulców z tyłu. Ciekawe. Ale wygląda bardzo fajnie. Naprawdę super, super auto. Bardzo mi się podoba. W zimowym klimacie chyba jest spoko, nie? Jak myślicie?